Witam serdecznie, z tej strony Cyber, a tym razem przedstawię, w jaki sposób zdobyć trofeum Pełna Talia Suit Zero. A więc tak, musimy zdobyć jeden pakiet pełny kart, czyli 13 sztuk. Gdzie możemy to sprawdzić? Przechodzimy w opcję elementy kolekcjonerskie, baza danych. No i tak jak można zauważyć, tutaj mamy karty kapusia, rodzaju karo, kier, piki, trefle. Zaznaczę, że losowo wypadają te karty. Te karty mogą wypaść z imiennych bossów, które biegają po mapie. One się respią, chyba w każdej dzielnicy, jak się nie mylę, raz na pół godziny, dokładnie na 30 minut. I w momencie zabicia tego bossa dropnie nam jedna z losowych kart. Jest to strasznie upierdliwe trofeum, ponieważ nigdy nie mamy pewności, z jakiej talii nam dropnie. A musimy mieć jedną talię na 13. A więc tak, najbardziej proponowanym i chyba najszybszym sposobem jest co pół godziny przejście do Białego Domu i dokładniej tutaj. Zaznaczymy na mapie. O, gdzieś tutaj. Zapolować na bossa. Jedynym plusem tego trofeum jest fakt, że karty się nie powtarzają, czyli jak już na przykład zdobędziemy daną kartę, ona już nam nie wydropi się. Więc to jest po prostu kwestia czystego RNG. Wszystko mam? Chyba wszystko mam. Jeszcze nawet nabój do kuszy, więc powinno pójść łatwo. No zobaczmy. Uwielbiam doczytywanie się tekstur. O, ubi. Widzicie? Jakiego bossa mamy? A, ciężkiego zakichańca. Dobra, czyli snajper jednak. To robię oczywiście na piątym poziomie świata, ale jak się nie mylę, chyba gdzieś koło 20 levelu już można robić te trofeum, bo wcześniej mogą się same fiolety pojawić. A właśnie. Miałem wypróbować mój nowy pistolet. O panie. Dupy nie urywa. Jak można zauważyć, dropnęła nam karta. Za każdym razem z bossa dropie karta. Tym razem dropnęła dama kier. A więc dziękuję, zachęcam, no i życzę Wam oczywiście boskiego RNG. Pozdrawiam.